Witam, nazywam się Kamiński Robert, jestem pracownikiem firmy Korbanek. Jesteśmy na lotnisku Marco Polo w Wenecji. Właśnie wracamy z wizyty w fabryce Farezina. Farezina to producent z długą tradycją, który zaczął produkcję już w 1973 roku i skupił się głównie na wozach paszowych, ładowarkach dla rolnictwa. Skupmy się na ładowarkach, bo właśnie po to tutaj przybyliśmy. Mieliśmy dzisiaj okazję zobaczyć bardzo ciekawą maszynę. Jest to model serii Middle, czyli środkowego segmentu, model 745 w wersji VPS. Jest to maszyna o udźwigu, jak same symbole mówią, 7, o udźwigu 4,5 tony i wysokości podnoszenia 7 metrów. Bardzo ciekawa maszyna, bo bardzo ciekawa wersja wyposażenia. Wersja VPS to unikalna przekładnia, unikalna, zaprojektowana razem z grupą Bosch Rexroth. Przekładnia, która wyposażona jest w bardzo ciekawe rozwiązanie, bo bardzo dużą pompę o zmiennej pojemności i dwa silniki hydrauliczne, również o zmiennej pojemności. Elektronika przekładni zarządza tak z wykorzystaniem silników, że w zależności od potrzeby pracują czasami dwa silniki, czasami jeden silnik. Wszystko po to, żeby w zależności od potrzeby wykorzystać maksymalną prędkość, uzyskać maksymalną ekonomię lub uzyskać maksymalną siłę pchania. Przekładnia VPS cechuje się bardzo dużą siłą trakcji, wynoszącą ponad 10 kN. Jest to bardzo dużo, bo maszyna waży 7 ton, więc możemy sobie wyobrazić 7 z hakiem. Możemy sobie wyobrazić, że 7 ton i 10 kN pozwoli nam wjechać na pionową ścianę i zostanie jeszcze trochę energii, więc będziemy się rozpędzać pod tą ścianę. Ładowarka wyposażona jest w silnik Deussa 3,6 litra o mocy 122 koni. Tak jak wszędzie, jest to jednostka bardzo popularna, stosowana w wielu ładowarkach. Silnik ten napędza pompę jazdy, czyli pompę hydrostatu, wyprodukowaną przez Boscha Rexroth, bo przecież ten producent opracował tą przekładnię, oraz pompę hydrauliki, główną pompę o LS o wydajności 180 litrów. Więc mamy do dyspozycji maszynę, która ma bardzo silną przekładnię o bardzo dużym sile uciągu i pompę LS o wydatku 180 litrów, która gwarantuje nam bardzo szybką i sprawną pracę. Więc jest to maszyna dla osób wymagających, dla klientów, którzy wiedzą, czego szukają, wiedzą, po co potrzebują tej siły, po co potrzebują tego wydatku, dla klientów, którzy przede wszystkim pracują po 5-8 godzin dziennie, może nawet więcej. Dlaczego? Dla tych klientów. Ponieważ jeśli mamy bardzo wydajną maszynę, istotne jest, jak długo pracujemy. Jeśli pracujemy 8 godzin dziennie, a maszyna jest naprawdę wydajna, może zaoszczędzić nam godzinę czy dwie godziny pracy. Jeśli byśmy pracowali godzinę dziennie, to zaoszczędzimy proporcjonalnie 10 minut. Czy warto dla 10 minut? No może niekoniecznie, ale dla 2 godzin warto. Więc jest to maszyna dla bardziej wymagających klientów. Myślę, że najciekawszym elementem konstrukcji maszyny jest rama. Rama, która z tyłu, w tylnej części jest zbudowana z bardzo grubej blachy, z bardzo grubej płyty stalowej, która jednocześnie tworzy konstrukcję ramy, zapewnia jej wysoką sztywność, zapewnia jej wysoką wytrzymałość na siły skrętne, a jednocześnie jest przeciwwagą. Niewielu producentów zdecydowało się na takie rozwiązanie ze względu na koszty produkcyjne i trudność wycięcia tak grubej, trudność cięcia w tak grubej płycie stalowej. Dalej. Moją ulubioną częścią tej maszyny jest przede wszystkim odporność na uszkodzenia mechaniczne. Czyli mamy maskę, która jest tak zaprojektowana, by się nie uszkodziła. Mamy drzwi tak zaprojektowane, żeby się nie uszkodziły. Mamy sztywną ramę, żeby nie pękały nam łoża, żeby nam się tulejki nie wyrabiały i tak dalej. Ale co dalej? Mamy węże poprowadzane na zewnątrz wysiennika, żeby łatwo można było je wymienić. No i w dzisiejszych czasach najważniejszym, najistotniejszym elementem ładowarek i wszystkich maszyn jest układ elektroniczny, który steruje wszystkimi komponentami dzisiejszych maszyn. W pewnym momencie w fabryce Farezina uświadomiono sobie, że trwałość maszyn uzależniona z tego, jak trwały będzie układ elektroniczny. Więc co zrobiono? Zaczęto budować własne wiązki kabli, zaczęto projektować własne układy elektroniczne i w ten sposób zredukowano ilość awarii spowodowanych układem elektronicznym o ponad połowę. To dosyć istotne, bo dzięki temu zmniejszono ilość wniosków gwarancyjnych o jakieś 30-40%. To bardzo istotne dla potencjalnych klientów, dla przyszłych użytkowników tych maszyn, ale również dla nas, bo dzięki temu nasi klienci są zadowoleni, a my możemy gwarantować jakość produktów, które oferujemy. Tak więc solidna rama,
sprawdzoni dostawcy komponentów, czyli m.in. Bosch, osie Carraro czy osie Dana Spacer, hydraulika Sauer Danfossa czy Bosch Rexroth'a, własne układy elektroniczne, własne wiązki kabli, czyli gwarancja tego, że wszystko jest odpowiednio połączone i sprawdzone i nie będzie problemów ze stykami, z elektroniką, czyli najcięższych problemów w dzisiejszych maszynach. Farezin to producent, który eksportuje do ponad 130 krajów. W Polsce firmę Farezin reprezentuje firma Corbanek. Zapraszam do zainteresowania się tymi maszynami, bo to naprawdę fajne rozwiązania, które konkurują nie tylko ceną, ale przede wszystkim jakością i wydajnością. Wszelkie informacje o tych ładowarkach znajdziecie oczywiście na naszej stronie internetowej. Zachęcam do zajrzenia www.korbanek.pl/producent-farezin. Oraz znajdziecie również filmy z tymi ładowarkami na naszym kanale YouTube, na naszym Facebooku, na naszym profilu facebookowym. Zachęcam do odwiedzenia. No i przede wszystkim wszelkie informacje na temat tych ładowarek uzyskacie ode mnie. Zapraszam do odwiedzenia strony i zadawania pytań.